Cześć, ja jestem Major Husak. Dzisiaj opowiem Ci historię, która wydarzyła się naprawdę. Będzie to jak Matrix, Fringe z Archiwum X i Incepcja w jednym. Usiądź wygodnie i wsłuchaj się w moją opowieść. W ostatnim tygodniu, dzień w dzień, śni mi się jeden sen, bardzo podobny. Wchodzę do restauracji z moim kumplem i widzimy jedną kelnerkę. Bardzo ładna, blondynka. Gadamy sobie z kumplem o tej kelnerce, że fajna, tak jak normalnie w życiu. Jeden z takich bardzo realistycznych snów. Na pewno taki mieliście. Sen się powtarzał dzień w dzień, znaczy bardziej noc w noc. Był taki sam. Cały czas wchodzę do tej samej restauracji z tym samym kumplem i widzimy tą samą kelnerkę. Dopiero wczoraj w śnie coś się zmieniło. Wchodzę sam do tej restauracji, zaczynam rozmawiać z tą kelnerką i potem jest przejście nagle akcji z tą samą dziewczyną i jedziemy autobusem, rozmawiamy, śmiejemy się, poznajemy się. Nagle autobus zatrzymuje się na przystanku. Ona wybiega, mówiąc, że to jest jej przystanek, że biegnie do domu. Ja w drzwiach krzyczę jeszcze, jak cię znajdę. Ona krzyczy pewne słowo, jedno słowo klucz. I nie wiadomo, co to jest. Ani to nie jest imię, ani to nie jest nazwisko, nic nie wiem. Budzę się później i zaczynam przeglądać Facebooka. Szukam tego jednego słowa, które mi powiedziała w śnie. Co dziwne, to był jeden człon nazwiska. Znajduję tą dziewczynę na Facebooku. To jest w ogóle, według mnie, w ogóle nieprawdopodobne. W życiu nie widziałem tej dziewczyny. Nie znałem jej imienia, nie znałem nazwiska. Prawdopodobnie w ogóle się nigdy nie spotkaliśmy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ją znalazłem. I od 2 dni, znaczy od wczoraj, tak, wczoraj, dziś, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że mój mózg podczas snu dał mi jedną wskazówkę. To słowo klucz, dzięki któremu ją znalazłem na Facebooku. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Według mnie. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak się stało. Napisałem do tej dziewczyny, tak, jaka jest sytuacja, dziwna sytuacja. Zapytałem, czy się kiedyś widzieliśmy, że śni mi się od tygodnia. No, póki co nic nie odpisałam, nawet tego nie przeczytała, więc może nie była nawet na Facebooku, nie mam pojęcia. Ale sam ten sen, jak to się w ogóle stało, że od kilku dni mam pewien sen, tak? Z pewną osobą, i nagle jest po kilku dniach, nagle jest inny sen z tą samą dziewczyną w tej samej restauracji, jednak bez tego kumpla. Zaczynamy rozmawiać, i ona mi mówi później jeden człon swojego nazwiska, którego ja nie znałem. Nie wiem, czy to jest jakiś proroczy sen, czy co. Ciężko mi stwierdzić. Głowię się już od paru dni. Pary od 2 dni. Od 2 dni się głowię, jak to jest możliwe. I nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Mam różne pojebane sny, ale ten był wyjątkowy, ten był dziwny. Ciężko mi stwierdzić. Jeżeli wiecie, czy mieliście coś takiego podobnego, to po prostu napiszcie, bo ja nie wiem. Nie mam po prostu pojęcia, jak to jest możliwe, że coś mi się przyśniło i potem znalazłem to w realu. Mówię, nie znałem tej osoby kompletnie, nie mamy żadnych wspólnych znajomych. W życiu jej praktycznie nie widziałem. Mam taką nadzieję, że w ogóle nie widzieliśmy się. A mój mózg ogólnie nie potrafi wymyślić twarzy osoby podczas snu. Więc widzimy tylko te osoby,
które widzieliśmy kiedyś w życiu. Możliwe, że widziałem ją gdzieś ułamkiem sekundy, gdzieś może na mieście, gdzieś w sklepie, kątem oka ją widziałem, ale to jeszcze nic. Mogła mi się przyśnić, tak, to prawda, że jeżeli kiedyś ją widziałem. Ale jak to jest możliwe, że nie znając jej nazwiska, mózg podpowiedział mi jeden człon nazwiska, dzięki któremu znalazłem ją na Facebooku? To jest po prostu nieprawdopodobna sytuacja i musiałem po prostu pogadać i musiałem wam to powiedzieć, jaka jest sytuacja. Jeżeli mieliście coś takiego, po prostu napiszcie, jestem ciekaw, czy tylko ja miałem taki proroczy sen, czy wam też to się przydarzyło. To jest dla mnie ciekawe. Więc zostawiam was z tym pytaniem na dziś. Przemyślcie sobie, jak wam się wydaje, jaką wy macie sytuację. Co w ogóle myślicie o takich proroczych snach? Czy jest to jakieś prawdopodobne, czy to jest zbieg okoliczności w ogóle? No mi ciężko cokolwiek powiedzieć, bo pierwszy raz miałem taką sytuację. Więc nie mam pojęcia po prostu. Więc jeśli wy wiecie coś na ten temat, po prostu napiszcie. Zostawiam was z tym. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Thank